Pan Bóg przyjdzie. Zrzeszą świętych na przybędzie. Zapraszam was, dzieci. Chodźcie za krzyżem. Już inaczej patrzy na wszystkie problemy,
już przestaje się też bać śmierci i chorób, chociaż każdy się boi, ale też także wpadać w panikę, jakieś lęki, które paraliżują. I zobaczcie, ile siły miała ta święta. Joanna de Padua miała przecież dzieci, miała pracę, była lekarzem, ale potrafiła zajmować się ludźmi, kiedy przeżywali swoje problemy. I znajdowała czas. Zawsze była na mszy świętej. Mówiła, nigdy nie opuszczę mszy świętej. Piotr Jerzy w Kassadki również to robił. Przychodził na mszę świętą i mówił, muszę się spotkać z Panem Jezusem, bo bez Niego będę słaby. Ojciec Pijaki odprawiał mszę świętą, jak z przejścia, odprawiał 3 godziny. I mówił, nie mogę szybciej. Przeżyłam mękę Pana Jezusa. Nie mogę odprawiać mszy świętej szybciej. 3 godziny. A ksiądz Jan Macha, który stracił życie z rąk Niemców, gestapowców aresztowanych. On przecież, każdego ksiądz mówił, msza święta jest najważniejsza. Ona daje mi siłę. Panie Jezusu. Więc ci, którzy żyją z Panem Bogiem, swoje życie, swoje kłopoty oddają również radości tutaj na ołtarzu. I mówią to z ołtarza. Pan Jezus przenosi do nieba, do Boga Ojca, nasze życie. Wszystko, co jest piękne, kiedy kogoś kochamy, mówimy tu na ołtarzu. Zostawiam Twoją miłość do mojego męża, do żony, do dzieci, do męża. Przenoszę go piękny dar na ołtarz. Moją miłość, wszystkie dobre uczynki, wszystkie prace, starania o rodzinę, o dom. I wtedy to, co jest dobre, Pan Jezus zabiera do nieba. Słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Bo mam ochotę. Przypomnę, że ciszy i ciemności się, co z największe dzieje się, kiedy wino i chleb. Teraz ciało i krew. Możesz wierzyć lub nie, to naprawdę dzieje się.
Najświętszy Sakramencie przyjęliśmy, okazuje nam zawsze Twoje miłosierdzie, abyśmy z wiarą dając cześć Rodzicielce Twojego Syna, zostali zbawieni przez Jego wcielenie, który żyje i króluje na wieki wieków. Ksiądz na zakończenie udziela błogosławieństwa na drogę do domu, do przygotowania na święta Narodzenia Pana Jezusa. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech nas błogosławią Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. U was już przygotowanie do święta. Jeszcze trwają. Co będzie na nas porządki? Co będzie? Nie wiem. Nie, że przyszedł na wyjazd, ale chcę zapytać, jak to będzie zamkowe. Dziękuję, że wszyscy na pytania odpowiadaliście bardzo ładnie. Wszystko święty Mikołaj uczytał, wszystkie odpowiedzi były otrzymane przez Messengera, było opisane na karteczkach. Dzieci było 20 spotkań prelatnych, raz jeszcze 20 razy 3 godziny. 60 odpowiedzi, a to się wspaniale. Na to, że to mówię, że tak pięknie mieliście uczestniczyli właśnie, tak? Na pytania, żeście odpowiadamy. No to pięknie, zaczynamy od sióstr, tak? A tutaj? Nie, pan tam, tylko tutaj, kto się za. Pewnie różą, tak? Może być? Właśnie. Może czerwony chcesz? Niebieski? A tutaj jest taki. No dobrze. Tylko, że niebieski jest męski. Ale tu czerwony. To jest taki błękitny. Bo tam są jakieś może samochód dla mężczyzny, wiesz? A to jest bardziej dla dziewczynki. No dobrze, to teraz jeszcze dla dziewczynki. Chodź. Tutaj jest tam. Jaki? Dobra, może być czerwony. To może być tak, możemy zamienić. Proszę, dla ciebie różowy, może być? Dobrze. No i dla Piotrusia, jak byś chciał? Ja nie wiem. Ja będę tak już... Ten? Tak, ten może być. Dobrze. Proszę. A dla braciszka? Dla niebieski, tak? Może być? Może tak, taki szary, albo niebieski. Taki błękit. Proszę bardzo. No i jeszcze prosimy, żeby się pytanie właśnie. Proszę bardzo. Takie będzie dla ciebie dobre. Kochane dzieci, ja wam życzę, żeby te święta były pełne radości, że rodzina siada do stołu, że w domu jest piękna pewnie szopka z dzieciątkiem, są też choinki. I wszyscy, kiedy zejdziemy do stołu, życzę, żebyście spędzili te święta z radością, przyszli też do kościoła. No to życzę wam wszystkim dużo, dużo zdrowia, Bożego błogosławieństwa i niech Matka Boża ma was w swojej opiece na te święta. Bóg zarząd. To wróćcie na miejsce i zaśpiewamy się między kończeniem. O kochany Jezusa, bo kochana nas jak nikt. O kochany Jezusa, bo kochana nas jak nikt. O kochany Jezusa, bo kochana nas. Pokochajmy Jezusa, bo kocha nas. Pokochajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas. Uwielbiajmy Jezusa, bo kocha nas jak nikt. Samych siebie udajmy, bo kocha nas jak nikt.
samych siebie udajmy, bo kocha nas jak nikt. Samych siebie udajmy, bo kocha nas. Samych siebie udajmy, bo kocha nas. Samych siebie udajmy, bo kocha nas jak nikt. Swoją miłość udajmy, kocha nas jak nikt. Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas jak nikt. Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas. Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas. Swoją miłość mu dajmy, bo kocha nas jak nikt.